Witajcie w następnej degustacji. Tym razem nie jest to ale, tylko cydr z browaru St. Peter's i cydr nazywa się Raven's Orchard, czyli sad kruka. Kruka? Kruk to jest krowa. No dobra. Jest to średnio wytrawny cydr, 4,6% alkoholu. I tu mam taki zestaw ze szklaneczką, także otworzymy. Buteleczka jest mała, 330 ml. Proszę bardzo, Milusio. Pudełeczko można wyrzucić, nie jest takie jakoś wspaniałe. No dobra. Coś tu jeszcze piszą. Browar jest w Suffolk, także dosyć tradycyjny rejon właśnie dla cydrów. Może dlatego zdecydowali się na wyprodukowanie cydru też. Wyprodukowany w 100% z jabłek z Hertfordshire. Zależy gdzie jesteście, inaczej ludzie wymawiają. Hertfordshire albo Hertfordshire. Zdecydowanie inaczej. A pewnie jeszcze lokalni wymawiają to całkowicie inaczej, także no cóż, no tak to jest w Anglii. No. Przejdziesz 20 km i już jest całkowicie co innego mówię. Zawiera sulfaty i tyle się dowiedzieliśmy. W każdym razie mamy cydr. Kapsel jest złoty z logiem browaru. Oczywiście mamy tego goblonos tam, jak tu tam, czarnego ptaka z kluczem świętego Piotra. No i wlejmy. No jak widzicie, jaka piana się robi. No proszę, popatrzcie. Super. Ale dalej, wydaje się, że nasycenie się skończyło. Już nie ma bąbelków idących do góry. Bardzo jasny, słomkowy kolor. Piana, jak widzicie, zaczyna już szybko opadać. Drobne pęcherzyki zrobiły się już średnie, ze średnich robią się bardzo duże i już, patrz, już opada. Ale piana się zrobiła naprawdę duża. Aromat jabłkowy z takimi fankowymi nutkami, troszkę drożdży. Ale ogólnie bardzo przyjemnie, lekko słodko. Fajnie. Dobra, no spróbujmy. Wasze zdrowie. Powiedzieli średnio wytrawny, ale on taki jest właśnie na granicy, powiedzmy, średnio słodkiego nawet. Jest fajna, słodka nutka, ale ona szybko ucieka. Cydr jest prawie że płaski w tej chwili, ale jabłka są bardzo ładnie odczuwalne, to jest przyjemne. Troszkę takich właśnie funkowych nutek. Ta słodycz jest taka niewielka i jest raczej wytrawny, ale jest taka słodsza nutka, szczególnie na pierwszym wrażeniu. Dosyć fajny, odświeżający i zdecydowanie jabłkowy. To mi się podoba. Szczególnie jak macie te cydry smakowe, to ciężko znaleźć tą podstawę, bazę cydru i no. No jak dla mnie one w ogóle nie smakują jak cydry, tylko jakieś napoje owocowe i tyle. Natomiast tu mamy ten soczek owocowy, normalnie pije się jak soczek ten cydr. lekko przefermentowany. Jest taka nutka właśnie domowego soku, który zaczyna gdzieś tam coś fermentować. Takie właśnie funkowe nutki. Bardzo przyjemny, odświeżający, dosyć lekki. Z zaznaczoną tą nutką słodką, ale bez przesady. Także dosyć fajny, lekki i odświeżający, łatwo pijalny. Wiecie co? Dosyć przyjemny. Warto spróbować. Nie ma tu żadnych ekstrawagancji. Może nie porywa, ale jest taki, powiedzmy, że tradycyjny. Przynosi smaki jabłek, troszkę fermentacji, troszkę drożdży, ale mimo wszystko jest przyjemny w odbiorze, łatwo pijalny, taki prosty cydr, jabłkowy i tyle, nic więcej. I może przez to jest przyjemny, taki powrót do źródeł czy coś takiego. W każdym czasie mi się wydaje, że warto spróbować, bo jest dosyć przyjemny. No i mam nadzieję, że ta recenzja Wam się podoba, tak jak podoba mi się ten cydr. Także dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, pamiętajcie o dzwoneczku, który będzie Wam przypominał każdy nowy film na kanale, żeby być na bieżąco. No a przez to nie opuśćcie żadnej nowej adaptacji, no przynajmniej mam taką nadzieję. Wasze zdrowie. Cheers.